woda będzie tym, czym ropa naftowa, nie, będzie gorzej. Kto panuje nad wodą, ten panuje nad ludźmi. Zasada ta była jasna od najdawniejszych czasów. Cywilizacje, które zapisały się na kartach historii, odniosły sukces przede wszystkim dlatego, że udało im się zapanować nad wodą, irygować pola, budować akwedukty, zabezpieczać przed powodzią. Największą karą zesłaną przez Boga na ludzi był potop. Zresztą każda z wielkich religii praktykuje rytualny kontakt z wodą. Od chrztu, przez kąpiele w Gangesie, aż po oczyszczanie w żydowskich mykwach. Ludziom niezbędna jest bliskość wody i sytuacja ta nie zmienia się od tysięcy lat. Tylko 10% wszystkich ludzi na Ziemi ma do najbliższego zbiornika słodkiej wody więcej niż 10 km. Zmieniło się za to jedno. Zapotrzebowanie na wodę drastycznie wzrosło. W ciągu ostatnich 100 lat zwiększyliśmy jej zużycie 5-krotnie, wkraczając na ścieżkę prowadzącą tylko do jednego – kryzysu. Na błękitnej planecie, na której 2/3 powierzchni zajmują oceany, 97% tego stanowi woda słona, która jest dla nas jakby zupełnie nie do użytku. No paradoksalne, prawda, że możemy umrzeć z przesuszenia na planecie, która tapla się w wodzie praktycznie. Załóżmy, że w tej szklance mieści się cała woda na świecie. Około 97% z niej to woda słona, niezdatna do picia, toksyczna dla upraw i mało istotna dla przemysłu. Woda słodka stanowi około 2,5% wszystkich zasobów wody na planecie, ale nie nadaje się w całości do wykorzystania. Grubo ponad połowa z tych 2,5% wody zmagazynowana jest w lodowcach i pokrywach lodowych. 30% spoczywa pod powierzchnią gruntu, a nieco ponad 1% stanowią wszystkie zasoby wody, które znajdują się na powierzchni, zarówno w formie wilgoci w powietrzu, jak i rzek, jezior, bagien, mokradeł i wszelkich innych zbiorników. Zakładając, że ten pojemnik reprezentuje całą wodę dostępną na Ziemi, mniej więcej tyle pozostaje w praktyce do naszej dyspozycji. Jeśli nic się nie zmieni, czyli jeśli faktycznie będzie działo się wszystko tym torem, którym dzieje się teraz, no to może tej wody nam zabraknąć, a tego na pewno byśmy nie chcieli, bo skutki mogą być katastrofalne. Jeśli sobie popatrzymy na tą statystykę, 1 miliard ludzi dziennie ma ewidentne braki z dostępem do wody pitnej, albo na przykład przemierza dziesiątki kilometrów, żeby dojść do studni i do niej wrócić. 4 miliardy ludzi na świecie nie ma toalet. To też o czym świadczy, że my naprawdę jesteśmy szczęściarzami. Ja to bardzo często powtarzam, jeśli odkręcisz kran i z niego leci woda, tak? Jeśli możesz bez przeszkód korzystać z toalety, jeśli pójdziesz do sklepu i kupisz sobie wodę mineralną od wyboru do koloru, to znaczy jesteś naprawdę szczęściarzem, bo 25% ludzi nie ma tego szczęścia. Za 5 lat około 2/3 populacji zamieszkiwać będzie tereny, w których woda jest zasobem deficytowym, a nie dość, że mamy jej mało, to jeszcze jakość wody nieustannie się obniża. W skali świata około 80% wody wykorzystywanej przez rolnictwo, przemysł czy miasta nie jest poddawane żadnemu oczyszczaniu i wpuszczane jest z powrotem do naturalnych zbiorników jako ściek. Są takie kraje, które są bardzo wysoko rozwinięte przemysłowo. Problem ścieków jakby dla nich nie istnieje. Mówię tutaj szczególnie na przykład o Chinach. Tam tak naprawdę dopiero teraz jakieś kroki się podejmuje, przecież święta rzeka Ganges, Mekong należą do najbardziej zanieczyszczonych rzek świata, tak? A ludzie korzystają z tej wody, piją, kąpią się. Rzeki mają pewną zdolność do samooczyszczania się, ale to też nie dąży do nieskończoności. To też jest tak, że w pewnym momencie po prostu ta zdolność ustaje. Wielkie rzeki i dalekie kraje to jest jedno. Kiedy myślimy o zużyciu wody, to zaczynamy od tego, co jest nam najbliższe, czyli od własnego kranu. Pokaźną część domowego zużycia wody stanowi spłukiwanie toalety. W zależności od modelu spłuczki pochłaniają jednorazowo od 4 do nawet 13 litrów. Jeden niespecjalnie długi prysznic to około 50 do 70 litrów. Mycie zębów od 2 do 7. Do tego dołóż jeszcze pranie, mycie naczyń, rąk czy podlewanie kwiatów. Przeciętny Europejczyk zużywa w swoim domu około 144 litrów wody na dzień. We Wrocławiu dla przykładu my dziennie zużywamy około 110 litrów wody na osobę, a mimo, że wydaje się to dużo, my tej wody zużywamy zdecydowanie więcej, no bo przecież co się dzieje z tą wodą, która służy do produkcji. Jest coś takiego jak ślad wodny, jest to miara konsumpcji wody nie wprost, tylko na przykład poprzez konsumpcję dóbr materialnych. Można przeliczyć, ile kosztuje, w cudzysłowie, wyprodukowanie koszulki bawełnianej. Wyprodukowanie kilograma wołowiny też zależy oczywiście w jakim kraju, ale to jest około 16 000 litrów wody. Wyprodukowanie kilograma kawy to jest nawet 20 000 litrów wody. Kilogram sera żółtego, no to już tylko 5 000. No ale mimo wszystko to są ogromne ilości i to ja cały czas zaznaczam, że to jest tylko za 1 kilogram konkretnego produktu. Im więcej kupimy tych koszulek bawełnianych, tym więcej zużyjemy wody, która jest wykorzystywana na, nie wiem, nawadnianie upraw bawełny. Przerzucamy problemy na innych. Ich nie widzimy, ale one istnieją. W skali świata 70% wody wykorzystywanej przez ludzi zużywane jest przez rolnictwo, a 20% przez przemysł, chociaż wartości te różnią się znacząco między poszczególnymi krajami. Przeciętny Europejczyk zużywa każdego dnia niemal 5 000 litrów wody, która niezbędna jest nie tylko do mycia się czy gaszenia pragnienia, ale też do uprawy roślin, hodowli zwierząt czy przeprowadzania procesów technologicznych niezbędnych do wytwarzania dóbr konsumpcyjnych i usług. 40% wartości naszego zużycia wody jest wynikiem importu, przede wszystkim bawełny, ziaren kawy i kakao. Nasze zapotrzebowanie na wodę, mimo że w większości umyka oczom i świadomości, jest gigantyczne. Z uwagi na postępujące zmiany klimatu i wzrost liczebności naszej populacji, coraz częściej mówi się o tym, że woda w nadchodzącym stuleciu będzie tym, czym ropa była w poprzednim – płynnym złotem. W taki sposób już przeszło dekadę temu zasób ten opisał jeden z największych banków świata – Goldman Sachs. W moim odczuciu to jest bardzo nietrafione porównanie. Woda będzie tym, czym ropa naftowa, nie, będzie gorzej. Jeśli wody zabraknie, no to w zasadzie to jest podstawa naszego biologicznego życia, więc. Cena wody jest wynikiem kosztów poniesionych na jej pozyskanie, uzdatnienie, rozbudowę całej infrastruktury. Jeżeli będziemy mieli surowiec wystarczająco dużo i odpowiedniej jakości, no to metody, czyli koszty poniesione na jego uzdatnienie, nie będą rosły. Jeżeli będzie odwrotnie, będą rosły. Pytanie w ogóle, czy woda powinna coś kosztować? O, zakładając, że woda to jest podstawa funkcjonowania biologicznego człowieka, wydaje mi się, że nie. Jak za powietrze nie płacimy, tak za wodę, no przynajmniej w tych ilościach związanych z funkcjonowaniem nas jako organizmów żywych, też nie. No ale już powiedzmy woda na potrzeby umycia samochodu czy podlewania trawnika, okej. Za to powinniśmy być może już płacić. Jeśli dobrze mnie pamięć nie myli, wiele lat temu w Boliwii sprywatyzowano zasoby wody i właśnie tym mechanizmem potraktowano wodę pitną dla mieszkańców. Tak? No, nie wytrzymali tego. Tak? Znaczy, rząd się musiał wycofać. Tam ginęli ludzie na ulicach w protestach. Ludzie się bili o wodę z własnym rządem. Tak? Czym innym jest uznanie, że woda jest zasobem, który podlega obrotowi, a czym innym jest zapłacenie za dostarczenie wody. Tak? My uznajemy, że woda jest dobrem publicznym. Natomiast płacimy za dostarczanie wody. To jest trochę coś innego niż płacenie za samą wodę. W dziesiątkach miejsc na świecie woda wciąż stanowi źródło napięć, które mogą się nasilać. Przykład? Egipt. 99% populacji tego kraju mieszka wzdłuż zielonego pasma Nilu, który zaopatruje w wodę 90% państwa. Woda nie zna jednak granic administracyjnych i tak się składa, że rzeka ta wije się przez kilka państw, a jedno z jej źródeł bije w Etiopii. W kraju tym rozpoczęto kilka lat temu budowę tamy. Tama jest niezbędna do funkcjonowania elektrowni wodnej, największej w Afryce, i ulokowana została na Nilu Błękitnym, który zasila Nil w Egipcie aż w 85%. Do zapełnienia tamy i uruchomienia elektrowni niezbędna jest taka ilość wody, która równa się 1,5-rocznemu przepływowi przez Nil w Egipcie. To jest potwornie dużo wody, a napięcie, które sytuacja ta generuje, od kilku lat ciągle narasta. W interesie Etiopii leży jak najszybsze napełnienie zbiornika. Na prąd czeka tam obecnie około 6 milionów gospodarstw domowych. Dla Egiptu szybkie napełnienie tamy oznacza drastyczne zredukowanie przepływu wody przez Nil, a w związku z tym problemy z uprawą żywności i zaspokojeniem fundamentalnych potrzeb prawie 100 milionów obywateli. Egipt naciska więc na to, by tama zapełniana była jak najwolniej, a Etiopia wręcz przeciwnie. Negocjacje w tej sprawie prowadzone są bezowocnie od wielu lat, wielokrotnie też upadały. W październiku 2019 roku premier Etiopii, który swoją drogą kilka dni wcześniej nagrodzony został Pokojową Nagrodą Nobla, oświadczył, że jego kraj jest gotowy do zmobilizowania milionów żołnierzy, jeśli zajdzie potrzeba obrony przed egipską agresją. Inny przykład kryzysowej sytuacji można było obserwować w Kapsztadzie w 2017 i 2018 roku. Między innymi z uwagi na długotrwałą suszę woda w zbiornikach zasilających miasto osiągnęła rekordowo niski poziom. W Kapsztadzie przez kilka długich miesięcy odliczano do tak zwanego dnia zero, w którym to wody będzie tak mało, że zaopatrywane w nią będą tylko wybrane instytucje, np. szpitale. Wraz z ubywającym zasobem wody miasto wdrażało kolejne środki zapobiegawcze, m.in. nakazując mieszkańcom ograniczenie jej zużycia w domu. Nielegalne stało się podlewanie ogrodu czy napełnianie basenu. W krytycznym momencie mieszkańcy zobowiązani byli do używania nie więcej niż 50 litrów wody dziennie. W internecie publikowano mapy, na których kolorami oznaczano poziom zużycia wody w danym budynku. Właściciele nieruchomości, w których zużywano wody ponad obowiązujący limit, poza tym, że pojawiali się na celowniku sąsiadów, mogli też zostać zobowiązani do instalacji specjalnego urządzenia ograniczającego przepływ wody. Gigantyczny wysiłek włożony w to, by ograniczyć zużycie wody, połączony z tym, że po okresie suszy deszcz w końcu zaczął padać, uratowało ostatecznie Kapsztad przed dniem zero. Domowe zużycie wody udało się w krytycznym momencie zmniejszyć tam o ponad 60%. My, ludzie, jesteśmy tak przyzwyczajeni, że kiedy się coś dzieje poważnego, to o tym bardzo dużo mówimy, a za chwilę zapominamy. Tak jest o powodziach, tak jest o suszach. Kiedy jest okres wegetacyjny, rolnicy głośno mówią o suszy, my wszyscy się tym przejmujemy, interpretujemy. Ale to jest tak kilka miesięcy, problem mija i my poniekąd zapominamy. Ja myślę, że wchodzimy w takie lata, kiedy tych okresów zapomnienia mamy coraz mniej, bo mamy naprzemienne warunki właśnie albo intensywnych opadów, lokalnych podtopień, albo długich okresów suszy. Woda stanowi zarzewie napięć w dziesiątkach miejsc w Darfurze, Syrii, Pakistanie, Indiach, Jemenie czy Izraelu. Ten ostatni kraj jest jednak jednym z liderów pozyskiwania wody ze źródła, które jeszcze nie tak dawno temu pozostawało zupełnie niedostępne. Z morza. Pamiętacie początek tego filmu? 97% wody na ziemi to jest woda słona. Aby uczynić ją zdatną do picia czy nawadniania upraw, konieczne jest usunięcie z niej soli i minerałów. W związku z tym, że problemów z dostępnością wody jest coraz więcej, w ostatnich latach coraz więcej państw inwestuje w stacje odsalania. Dla mnie takim niekwestionowanym liderem w tym procesie odsalania jest Izrael, w którym szacuje się, że ponad 40% potrzeb wodnych zaspokajanych jest właśnie z odsalanej wody morskiej. Hiszpania ostatnio wyrasta też na lidera w tym procesie odsalania wody, ale tam to jest związane głównie z potężnymi potrzebami rolnictwa do nawodnień, tak? Więc oni zaczynają odsalać wodę morską, żeby nią po prostu nawadniać swoje uprawy. Odsolona woda morska pozostaje jak na razie droga i to jest jeden problem. Drugim jest fakt, że stacje odsalania zużywają ogromnej ilości energii, a trzecim to, że pozostały po odsaleniu osad jest stężony i zawiera toksyczne pierwiastki, w związku z czym nie można od tak wrzucić go z powrotem do morza, bo mogłoby się to okazać zabójcze dla ekosystemów. Niemniej, mimo wszystkich tych przeszkód prognozuje się, że wraz z upływem lat technologia ta będzie tanieć, a z wody morskiej korzystać będzie coraz większy odsetek populacji. Jeśli ta technologia rozwinie się na tyle, że ona wejdzie do takiego bardzo powszechnego zastosowania, to ona zmieni ludzkość. Byłem kiedyś na spotkaniu z Dalai Lamą, on już powiedział, że on już nie walczy o wolność dla Tybetu polityczną, on już walczy o to, żeby lodowce w Tybecie przetrwały. I to jest kwestia być albo nie być miliardów ludzi, nie milionów. Miliardów ludzi. Jeśli te rzeki wyschną, te duże rzeki Azji, no to ci ludzie nie będą mieli dostępu do wody. Tak, wody nam nie przybędzie, w sensie takim, że woda jak powstała u zarania świata, tak jest. Tą wodę, którą chłeptał gdzieś tam dinozaur w jurajskiej jakiejś kałuży, tą wodę, w której kąpała się Kleopatra i tą wodę, którą mamy w kranie, to pod względem genetycznym, chemicznym to jest ciągle jedna i ta sama woda. Więc to jest jakby nasz spadek, który my przekazujemy innym i przy okazji nasze wiano, które dostaliśmy od poprzednich pokoleń. Więc wydaje mi się, że dbałość o wodę to jest coś, co po prostu musi być ciągle na topie, tak? Czy nam się to podoba, czy nie. Okej, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Ten odcinek był pierwszym z dwuodcinkowej serii Unfold poświęconej wodzie, którą mecenatem objął ING Bank Śląski, który działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę, jeśli zasubskrybujecie mój kanał albo jeśli napiszecie mi w komentarzu coś śmiesznego. I co? Ja znikam.